jump us easy. Buongiorno, z nad jeziora Como przed meczem Milan-Roma na San Siro. Przyjechałem tutaj we współpracy z Viaplay, na którym możecie oglądać oczywiście wszystkie mecze Ligi Europy. Przyjechaliśmy razem z Radkiem Przybyszem nagrać kilka materiałów do studio i uznaliśmy, że przy okazji, uznałem przy okazji, że warto byłoby nagrać także taki krótki vlog pokazujący, jak to wygląda z takiej dziennikarskiej strony przy obsłudze tego typu spotkania, a przy okazji też oczywiście porozmawiać o samym meczu. Także widzimy się oczywiście także na San Siro, przed meczem, po meczu. Więc tego typu materiały w tym filmie. Najpierw udaliśmy się do Milanello, czyli centrum treningowego Milanu. Tam nagraliśmy trochę tego typu obrazków z treningu Milanu, a także wypowiedzi dziennikarzy zajmujących się na co dzień Milanem. Później szybka wizyta na San Siro, odebranie akredytacji, wizyta na obiekcie, można powiedzieć. A potem jeszcze konferencja Romy, na której mi udało się porozmawiać z Daniele De Rossim, a Radkowi Przybyszowi z Paulo Dybalą. Z kolei następnego dnia udaliśmy się nad piękne jezioro Como. Tam z kolei razem z Radkiem Przybyszem nagraliśmy krótkie materiały, krótkie wejścia do studio, a także materiały, które ukazały się na social mediach. Jesteśmy już pod Duomo, pod mediolańską perłą architektury. Natomiast to, co dzisiaj najważniejsze, wydarzy się oczywiście na innym obiekcie zabytku Glacy, a czyli na San Siro. Z jednej strony Stefano Pioli, który niczym kot ma wiele żyć, bo kiedy wydaje się już, że on opuści Milan, że wpadli w taki kryzys, którego się nie wygrzebią, to jednak on łapie kolejne życie. Milan łapie z kolei znakomitą formę, a Pioli prawdopodobnie także teraz pozostanie dalej trenerem Milanu. Po drugiej stronie z kolei Daniele De Rossi, który jest trenerem dość nowym, świeżym, natomiast już od ładnych kilku lat mówi się o tym, że jest wręcz predestynowany, stworzony do tego, by być trenerem, zwłaszcza Romy. Jemu to określenie niespecjalnie się podoba, odżegnuje się od tego, wspominając, że mówiono o tym już wtedy, kiedy był trenerem Spal, a z kolei, kiedy go zwolniono ze Spal, oto te głosy o tym, że jest predestynowany, stworzony do bycia trenerem, ucichły. Prawdziwej świątyni futbolu. Tutaj czuć, że naprawdę na tym stadionie działy się rzeczy wyjątkowe i warto chociaż raz w życiu poczuć na własnej skórze atmosferę tego miejsca. I jak widać, udało już się wrócić ze stadionu. Jest trochę po godzinie 24. Po meczu razem z Radkiem Przybyszem nagraliśmy jeszcze kilka rozmów. Porozmawialiśmy z Reindersem, z Daniele De Rossim, także z Chrisem Smallingiem i uznałem, że może warto byłoby tak na świeżo, od razu po meczu, zanim to wszystko się rozpłynie, wypadnie z pamięci, nagrać kilka wniosków co do samego spotkania, a przy okazji też pokazać trochę nagrań z samego stadionu, jak to wyglądało od środka. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to kompletnie wyłączona z gry lewa flanka Milanu, Theo Hernandez, Rafael Leao, czyli postacie, które z reguły jednak były tymi wiodącymi, jeśli chodzi o Milan, byli postaciami, które stwarzały największe zagrożenie. Tutaj byli wyłączeni i warto zwrócić uwagę właśnie na manewr, który zastosował Daniele De Rossi, to znaczy wystawił na prawym ataku, teoretycznie ataku Stefana El Shaarawiego, dużo bardziej dynamicznego piłkarza, dużo bardziej wybieganego, fizycznego, motorycznego niż Paulo Dybala. No i też właśnie mówił o tym Stefano Pioli po meczu, że ten manewr kompletnie go zaskoczył, że zupełnie się tego nie spodziewał. Zapytałem o to po meczu już Daniele De Rossiego, no i przyznał, że no cóż, jako trener to właśnie jednym z takich zadań jest analizować rywala, rozważać pewne
warianty i uznał, że Paulo Dybala, grający po tej samej stronie co Leo i Theo Hernandez, po prostu nie da rady fizycznie zabezpieczyć tej flanki. Natomiast Stefan El Shaarawy jest do tego wręcz stworzony. Przecież pamiętamy, że popularny faraon występował za czasów jeszcze oczywiście Mourinho, także na lewym wahadle, więc ta praca w defensywie nie jest mu obca, no i wypaliło to absolutnie znakomicie. Kolejna kwestia to, mam wrażenie, taka upartość Stefana Piolego w to, by brnąć w to, co wymyślił na początku, taki kompletny brak reakcji. Ewidentnie ten mecz Milanowi po prostu nie szedł w ofensywie, nie mieli pomysłu na to, jak poradzić sobie ze znakomitą tego wieczoru defensywą Romy, ale nie było reakcji na to, co dzieje się na boisku. Nawet te zmiany, które przeprowadził Pioli, to były jednak zmiany 1-1, tak? Adli wchodzący za Bennacera, natomiast Chukwueze oraz Okafor zmienili także skrzydłowych, czyli Rafa Leao oraz Christiana Pulisica. Zmiany po prostu 1-1, które niespecjalnie coś zmieniały w takim ogólnym występie, w obrazie meczu. No też mam wrażenie, że po raz kolejny trochę wyszło to, że Ruben Loftus-Cheek jest piłkarzem, który oczywiście dużo daje w takiej walce w powietrzu, dobrze wychodzi do główek, przy rzutach rożnych to jest zwłaszcza przydatne. Natomiast jako taka dziesiątka rozgrywająca, która ma być na kierownicy, która ma rozgrywać, która ma wymyślić coś niesztampowego, no to on po prostu się kolejny raz w takiej roli nie sprawdził. Miałem wrażenie, że był praktycznie w każdej akcji spóźniony przynajmniej o jedno tempo. Ten mecz oczywiście ułożył się Romie znakomicie. Bramka zdobyta po stałym fragmencie gry, po rzucie rożnym, i później można było już spokojnie bronić wyniku, skupić się na kontratakach i na zamknięciu defensywy, na zamknięciu tyłów, ale trzeba przyznać, że ta defensywa Romy była naprawdę niesamowicie szczelna. Mam wrażenie, że nawet José Mourinho byłby dumny, gdyby wciąż oczywiście był trenerem Rzymian. Naprawdę bronił każdy bez wyjątków. Momentami nawet widać było, że Lukaku ustawiał się gdzieś tuż przed linią obrońców. Zresztą De Rossi powiedział po meczu, że jego zdaniem to był najlepszy występ Lukaku, odkąd on przejął włoską drużynę. Chociaż oczywiście tam w ofensywie Belga jakoś specjalnie wiele nie widzieliśmy. No też zapowiadała Gazeta dello Sport, zapowiadała ten dwumecz jako takie starcie także trenerów, to znaczy starcie o to, kto w przyszłym sezonie wciąż będzie trenerem swojej drużyny, i oczywiście po tym pierwszym meczu absolutnie nie można niczego przesądzać, natomiast wydaje mi się, że na pewno De Rossi pokazał wiele już jako ten nowy, świeży trener w Rzymie. Wydaje się, że jest takim trenerem, który być może rzeczywiście dostanie szansę, by AS Romę prowadzić dłużej. Jednak mam wrażenie, że jeśli chodzi o Stefano Piolego, no nie byłbym zdziwiony, gdyby rzeczywiście podziękowano mu po zakończeniu sezonu. To znaczy, oglądając Milan, widzimy ten sam Milan, który widzieliśmy miesiąc temu, pół roku temu, rok temu. To są tak naprawdę te same pomysły, tak? No bo każdy już tak naprawdę wie, że Theo Hernandez i Calabria ścinają do środka, że Calabria udziela się bardzo w rozgrywaniu. Każdy też już wie, jak wygląda na dziesiątce Ruben Loftus-Cheek, że jest to piłkarz, który ma wbiegać w pole karne, który ma szukać tych bramek głową, i to często jeszcze oczywiście wychodzi, kiedy Milan ma większą jakość, kiedy jest drużyną po prostu lepszą od rywala. Natomiast kiedy mierzy się z drużyną, która tego wieczoru wchodzi na ten sam albo podobny poziom, no to wtedy już zaczynają się problemy. Jeśli zostanie wyłączony z gry Rafael Leao, jeśli wyłączony będzie Theo Hernandez, to naprawdę Milan ma wielkie problemy, żeby stworzyć jakiekolwiek zagrożenie, zwłaszcza że ta gra często jest jednak dość przewidywalna, jeśli chodzi o niektórych zawodników, zwłaszcza Christian Pulisic. No u niego praktycznie w ciemno można zgadywać, że pójdzie do środka, że zetnie do środka z piłką i w ten sposób będzie starał się stworzyć zagrożenie. Brakuje, mam wrażenie, takiego elementu zaskoczenia dla rywali, ale przede wszystkim nawet nie dla piłkarzy rywali, co dla trenera przeciwników.